Ostatnio, jak widzieliście, grzebaliśmy sobie przy kładziszu. Tam ta chłodnica ciekła, już ją wysłałem do regeneracji, jest zrobiona. Będziemy sobie ją dzisiaj zakładać. No i tak jak mówiłem, podobno dwa ostatnie te zwoje, nie wiem jak to nazwać, były uszkodzone. Chłodnicę do takiej firmy jednej wysłałem, co mi majster polecił z genetyki motocykli. Przy okazji pozdrawiam Mateusza, dzięki. Bardzo fajna firma. Ogarniali tam w parę dni. Zaślepione są podobno te dwa ostatnie, że tu płynnie idzie w tych zwojach, tylko w tych górnych. No i na tej zasadzie, no bo nową dorabiać tam też podobno można, ale no to by był już też koszt. A nowa chłodnica to już w ogóle nie mówię. Także bardzo fajna firma. Gdzieś tam koło majstra właśnie. Ale można wysyłkowo wysłać. Jak ktoś chce, to może tam w opisie zaznaczę, co to za firma. Także co, ja się biorę za składanie. Zakładam chłodnicę, płyn zalejemy nowy i będziemy upalać maszynę. Opie powiemy, że dopiero będzie za tydzień czy coś. Albo za dwa. Dobra, do dzieła. W przyspieszonym tempie to tak pokażę, bo szkoda czasu. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's lost its say. Dobra, ja już sobie to na spokojnie skończę składać i bak założę, plastiki i jedziemy sprawdzić, czy cieknie i czy ta osłona dzwoni, czy nie dzwoni. Działam dalej. Padać zaczyna. Padać zaczyna. Zobaczymy, czy cieknie. Suchutko. Kurde, bardzo dobra robota. No nie powiem, bo widać od razu, że pakiet premium. Ani kropelki nie ma. Silnik suchy, tak to zawsze tu było ulane. Płyta nie dzwoni, jak jechałem tutaj, tak to już lekko gaz wcisnęliśmy i drżało cichutko. No teraz to bajeczka, olej zmieniony, wtrysk, no ładnie, ładnie. Zadzwonię do Opy z ciekawości, może bym mu od razu podrzucił tego kłada, ale pewnie się nie dodzwonię, bo niedziela, to pewnie śpi. Halo, śpisz? No już ja. Nie śpisz? Nie, no nie śpię. Co tam, działa kład? No właśnie nie działa kład. Nie znaczy kład działa, ale chłodnica cieknie. Przecież wczoraj zalewałeś płyn. No, ale dzisiaj odbyłem się przejechać właśnie, nie? No. Trzeba ją jeszcze chyba raz wysłać na tę gwarancję. Nie
Nie no, ten. Byłem się teraz przejechać właściwie, wyjechałem i podrzucić ci go czy nie, bo jestem ubrany. A jak wrócisz? No, nie wiem, albo Uda przyjedzie, albo. Albo we dwóch albo pojedziemy. wezmę CRF. Tu podjazdy robię akurat na hałdzie, ale. Aha, trzeba się zbierać. Nie no, koło domu jestem. Jak chcesz, no, jak ci się nie chce jechać czy ten, no to. No bo ja nawet nie mam samochodu, bo znowu porzuciłem samochód. No znowu, no, ty tylko codziennie gdzieś zostawiasz. Nie, zgubię go w końcu. Zgubisz go. No. No to w sumie możesz podjechać, to za ile będziesz. No, to zrobisz jaką kawę. No, no. Kawę za robotę, nie? No. No, dobra. Spoko, to będę niedługo, no to narka. Dobra, także co, lecimy do Opy.